Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku MST na szczycie. Nasza święta trójca jest z nami, Brączuś. Dzień dobry. Danas. Dobry. I Adaśko. Dzień dobry, dzień dobry. I jest też z nami Burher i Narze Electric. Dobry, witam, już podskakują. Dzisiaj naprawdę przełomowy odcinek, będzie się mega dużo działo. Zaraz będziemy o wszystkim gadać, powiem wam szczerze, naprawdę świetnie, jak coś to obciążyć do góry brodek, a z tyłu ta zgrabiarka. Ta. O, no właśnie petarda. Mówię hydraulika siadła. Burher, jak widzimy, też pięknie się wyłonił z tyłu. Naprawdę ten malutki ciągniczek mega pasuje do tej zgrabiareczki, także on tutaj będzie dzisiaj sobie popylał z tym, chciałem powiedzieć zapylał, ale to nie gucio. Z tyłu, jak widzicie, piękny zestaw naszego fędziora i załadowane belki, które udało nam się zachachmęcić na misji. Nie udało nam się niestety w ostatnich misjach zachachmęcić pszenicy, bo tak mniej więcej około 10 ton żeśmy stracili, ale mimo wszystko 3 tony pszenicy zyskaliśmy i zyskaliśmy 15, dobrze to nas mówię? 15 ton jęczmienia chyba. No 13, 14. No coś takiego było, także powiem wam naprawdę, żeśmy tutaj pohachmęcili sporo i jedziemy hachmęcić dalej. Dzisiaj naprawdę spory kredyt, ale kredyty są po to, by je brać i by kupować. Bo powiem wam szczerze, mamy tu do przetestowania tak kozacką maszynę, którą jak nie przetestujemy teraz, to nie będzie już później kiedy, ale to na spokojnie później. Teraz na razie póki co próbujemy fendę podjechać tutaj pod górkę. I pojedziemy sobie na blogazonie, tam weźmiemy nasz pierwszy kredyt i sobie zakupimy. Drugi pierwszy, przepraszam bardzo. Drugi, przepraszam, tak faktycznie, to nas, ale na dzisiejszym odcinku, pierwszy kredyt, o to bardziej chodzi. Generalnie powiem tak, testowałem sobie, wjechałem tą maszynkę sprawdzić i ogólnie te pokosy, które mamy, naprawdę są wydajne, bo kawałek objechałem i już 3 tony miałem, a powiedz mi, Bronku, ile ty masz ton? Gdzie? Już teraz przyczepię, a nie to dla nas, to dla nas, to dla nas, ile masz? 12. No, także ja powiem wam szczerze, jakbyśmy nie kupili teraz biogazowni, to moglibyśmy naprawdę tego żałować. Ogólnie czekajcie, teraz ja muszę zobaczyć, jestem na rondzie, wiem, że to nie wypada, jechać muszę na wprost. I dopiero tutaj sobie z ronda zjedziemy. Ogólnie dużo, no było parę komentarzy pod moim filmikiem na temat tego, żebyśmy nie brali tego kredytu, ale ja wam powiem ogólnie, że na od zera z tego co pamiętam też korzystaliśmy z tych kredytów. A taka jest prawda, że ten kredyt weźmiemy, więc tak czy siak, no jak tylko będziemy mieli pieniądze, no to będziemy go sobie spłacać. Wiadomo, że nie spłacimy od razu całej sumy, ale no od zaraz my też tak robiliśmy i było wszystko git. A da nam to jednak takiego kopa na początek serii, jakby tak, nie było. Powiem nie? Tak, jeżeli byśmy to mieli zainwestować w jakiś, nie wiem, osprzęt do traktorów, coś w tym stylu, no to wiadomo, to by się zwracało bardzo, bardzo długi czas. Tutaj kupujemy biogazownię, na którą już, jak sami widzicie, jedzie pierwszy transport i w dzisiejszych odcinku praktycznie przez najbliższe odcinki tutaj naprawdę tego materiału, który my przewieziemy na tą biogazownię, który będziemy mogli sprzedać, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co mnie mega cieszy, bo tutaj kolejną sprawą jest to, że my nie mamy, jak sami dobrze wiecie, gnojowicy, ponieważ ścielimy naszym krowom po to, aby był obornik. Dlatego też zakupiliśmy sobie nasz piękny rozrzutniczek w poprzednim właśnie, jednym z poprzednich odcineczków. I tam właśnie, jak sami widzieliście, rozwodzimy sobie obornik. Tutaj dzięki temu, że my będziemy mieli biogazownię, będziemy mogli sobie dostawać właśnie naszą gnojowicę w postaci kompostu. Teraz tak, my idziemy sobie po kredyt i bierzemy tak, by było tutaj 100... Chyba 118 tysięcy nam wystarczy na to, aby kupić tutaj tą biogazownię. Powiem wam szczerze, ten Vehicle Inspector, jak widzieliście w poprzednim odcineczku, naprawdę nam tutaj mega, nawet i na tej serii FPS-y zrzucał. Jeszcze jednak 5 tysięcy kredytu musimy dobrać i teraz możemy kupić. Jak już dobrze widzę na minimapce, ta nas podąża z pierwszym, że tak powiem, towarem na naszą biogazownię. Silosy mamy tam, naprawdę mega fajna biogazownia. Powiem wam szczerze, mimo wszystko, bo pamiętam, jak to było na od zera do farmera, biogazownia kosztująca ponad 600 tysięcy, jak się chyba nie mylę, i naprawdę był z tym problem, bo żeśmy długi czas sobie na nią odkładali i też, jak dobrze chyba pamiętam, my ten kredyt sobie braliśmy. Boże, Adaś, czemu ty się spadłeś z przyczepy? Dobry. Nie, czy ogólnie tepnąłem się tutaj na biogazownię, chciałem zobaczyć, co wy tu oddzielacie. Jest ogólnie spoko. Także tutaj i tak musimy się cieszyć, że biogazownia kosztuje tylko tutaj 120 tysięcy. Jeśli chodzi o ceny, bo to się najbardziej nas interesowało, 450, że tak powiem, za kiszoneczkę będziemy dostawać. Ogólnie nie ma się też co dziwić z racji tego, że mimo wszystko jednak
Czekaj, to na sprzedaż czy co? Się tutaj no na ziemię bordeczko. A, dobra, spoko. Nie ma się też co dziwić, bo obstawiam, że Alpiny są przystosowane właśnie po to, aby dużo sianokosu było tego wszystkiego i myśleli, że za szybko ludzie się tutaj, że tak powiem, wybiją. Ale zajebiście wysypujesz na nas. Właśnie bardzo fajnie to wychodzi, widzę. W szoku, jaką ładną, równą taflę wysypuję. Dobra. Zdaje, że tu robimy do samej góry, co nie? No, tam będzie tyle tego towaru dzisiaj. Ale na pewno powiem szczerze, że kiedyś na tej serii można by było zrobić takie potężne akcje biegazownia, znaczy, żeby zapełnić chociaż cały jeden, co nie? Na pewno my tutaj będziemy siedzieli mega sianokosy, bo będziemy chcieli jak najbardziej do krów, dla owiec mieć tego siana, mieć tej trawy, tego wszystkiego. Dlatego ja tutaj jestem jak najbardziej za tym, żeby zostawić ten land cały w łące, który tak, mamy teraz. Tak, teraz to właśnie... Zaorać go, zasieć trawę, żebyśmy tu ładnie działali sobie z... Wyrównać troszkę, bo trzeba. W sumie tutaj pomyślałbym nad tym, żeby... Na tej łące, którą mamy koło domu, chociaż nie, tam ogólnie by zboże nie pasowało, żeby tam było, więc ja bym ogólnie pozostawił tak jak mamy, że po prostu tutaj tą dużą łąkę, którą będzie mamy tutaj na kiszonki właśnie na biogazownię, a jednak tą małą łąkę, którą mamy koło domu, będziemy mogli sobie przeznaczać na siano, czy nawet na kiszonkę na gospodarstwo. To tak. Tam akurat. Tutaj jak najbardziej się z tym zgadzam, więc na pewno w tej serii jak na od zera żeśmy troszkę mieli, że tak powiem, przerwę od tych sianokosów. Zresztą na innych seriach, na przykład na posąsiedzku i w ogóle to też nie ciśnieliśmy za bardzo w krowy. No dlatego, skoro więc... mamy się już to skupić na trawie, no to skupmy się właśnie na trawie. Ja jestem jak ja się tutaj cieszę, się, że ludzie też będą jak najbardziej zasadni. Z racji tego, że bardzo dużo wyszło dodatków, gdzie wyszły maszyny zielonkarskie, bo przecież i ten dodatek teraz Alpiny dał nam dużo sprzętu zielonkarskiego, ale też i poprzedni dodatek Wikon oraz Kwerneland też dał, jak sami dobrze pamiętacie, tutaj sprzęty do sianokiszonki, sianokosów. Ja bym chciał tylko Tanas, ty już jesteś z powrotem na łąkę, czy nie? Jo, tak, jo. Tanas już jest w drodze. Zacznij od tego miejsca, od którego skończyłeś wtedy i możesz jechać całą łąkę dookoła, bo ja dookoła zgrabiam teraz. No dobra, zaraz. Adasiu, pytanko do ciebie, co robisz? Koszę trawę. Wiesz co, tam ta trawa to i tak na spokojnie. Wziąłbyś fenda i pojechał po te 6 belek, które zostały, żeby je od razu tutaj wrzucić? Bo fend będzie już teraz wolny, więc będzie można z tym sobie jak najbardziej. Trzeba jeszcze trawę dokosić ogólnie, nie? Tak, trawę będziemy kosić, ja gadać właśnie chcę, żeby te belki sprzedał. I wtedy, gdy on te belki sprzeda, przyjedzie i weźmie fenda i sobie nim ogarnie i podczepi się pod kosiarki. Ja przenoszę się na sklep, bo tutaj kolejna z akcji. Powiem tak, gadaliśmy sporo o pick-upie i powiem wam szczerze, przez te 11-12 odcinków, które mamy tutaj tej serii, zauważyłem, że pick-up praktycznie u nas tylko stoi albo służy do odwalania. Bo no, najczęściej brały go osoby, które nie miały co do robienia i tak po prostu jeździły po tych polach i wydaje mi się, że nie ma sensu trzymania tego samochodu, tym bardziej, że potrzebna nam jest teraz kasa, możemy kupić lepsze maszyny, ale jakby nie było, można powiedzieć, że kupujemy samochód, bo generalnie teraz sobie go sprzedajemy praktycznie za 30 tysięcy i idziemy teraz po naprawdę za, ile? Za 30 tysięcy. Ile? Ja myślałem ogólnie na początku serii, że on kosztował ze 100, ale on praktycznie i od razu też w samym sklepie nie kosztował tak dużo, tak więc dużo za niego to i tak wydaje mi się, że to są fajne pieniądze. No Boże, dzisiejszy... skąd te pieniądze idą? No ja biorę kredyt, spokojnie. Ile pieniądze ogólnie idą? Teraz będziemy mieli? Więcej. Rio? Zaraz się okaże. A no tak, bo było wcześniej, no. Idziemy sobie zakupić i tutaj idziemy w maszynę, którą praktycznie pisaliście od samego początku serii. Czemu teraz chcemy ją kupić? Z racji tego, że tylko i wyłącznie na początku, teraz dla niej będzie miejsce gdzieś na naszym gospodarstwie, z racji tego, że ona no, ma gdzieś tam tą beczkę, 3000 litrów, ma gdzieś tą samozbierającą, więc powiem wam szczerze, że no po prostu chcemy ją kupić teraz, żebyśmy mogli jej poużywać, bo boję się, że tak może macie? Mi zlaga panowie, bo kupuję. Ale mi urwało, nie? Bo mnie urywało od dobrych 10 sekund. I tutaj idziemy, uwaga, będzie jeszcze jeden. Bo obrabuje pewnie sklep cały. Bierzemy, panowie, ile jeździmy z tym na godzinę podczas zbierania? Jest 20 ustawione w sklepie, 20 zostawiamy czy więcej? Tak, to jeżeli tak dają producenci, to nie ma problemu. Za mało pieniędzy, niestety jeszcze jeden malutki kredycik musimy dobrać, pożyczkę za 5. Ale dzisiaj na pewno też teraz jeszcze Adaś sprzeda te belki, to od razu spłacajmy ten kredyt. Belki prawdopodobnie sprzedadzą się, jak to bywało i na zera po północy, więc dopiero w następnym odcinku. No bo teraz się nie sprzedawają, tak? Na żywo, więc. Mogli Jezus! Mieć.
Tak, kolejny lag, bo kupowałem, ale powiem wam szczerze tak. Ta maszyna jest zarąbista pod tym względem, że pokażę wam jak już będę na łące, bo teraz trzeba się brać za robotę. Ma to do siebie, że naprawdę ma kilka fajnych przystawek. To jest taka mała wersja Holmera z naszej serii Od Zera do Farmera. I powiem wam szczerze, bardzo późno mieliśmy tego Holmera, a zobaczcie tutaj, jak ten sprzęt cudownie, wręcz można to powiedzieć, wygląda. Z przodu można mu założyć jeszcze zgrabiarkę i w ogóle, więc myślę, że naprawdę będziemy tutaj ten sprzęt bardzo dużo testować. A zgrabiarka nie była do tego drugiego ciągnika? Nie, chyba do niego można tutaj na przód, bo on może mieć z przodu, możesz mu założyć tą. Czekaj, żebyś teraz ludzi w błąd wprowadził. To weź sprawdź wtedy. Bo jest jeszcze ten taki mały traktorek, to jest AEBI. On kosztuje 92 tysiące i on jest do zgrabiarki. Z przodu ma zgrabiarkę do niego. Aha, poczekaj, AEBI, wejdę sobie tylko w zgrabiarki, poczekaj. On ma zaraz... taką... Znaczy ogólnie, powiem ci tak, on ma z przodu tuza, ta maszyna, którą ja teraz jadę. Aha, no to jeżeli ma tuza, to teoretycznie i ona też, może mieć tą zgrabiarkę. Ale ta zgrabiarka wydaje mi się, że jest typowo właśnie do tego drugiego ciągniczka, który jest w małych ciągnikach. Może i tak, ale powiem wam szczerze, najważniejsze fajnie jest fajnie by to, nawet że... ta zgrabiarka wyglądała, powiem wam, znaczy no ona jest ogólnie bardzo mała, więc tutaj na pewno będziemy zgrabiarkę kupowali sobie do tak, jakąś większą, dużą będziemy ale brać. Ona by nawet fajnie wyglądała do tego małego elektrycznego ciągnika. No, też prawda, bo jednak na przód można tam założyć. No i teraz cudowna sprawa jest taka, że kurczę, no tym sprzętem naprawdę ta robotka, on pasuje tutaj, nie ma co ukrywać, ale on naprawdę tutaj świetnie pasuje. Zobaczcie, jak kozacko on tą trawę zgrabia. Ja sam byłem naprawdę w szoku, jak pierwsze filmiki tutaj widziałem właśnie z nim w roli głównej i się zastanawiam, jak to kurczę będzie stworzone wszystko, ale naprawdę wyszło to świetnie i wydaje mi się, że tutaj pod ten klimat tej mapy, no ta maszyna pasuje od samego począteczku, bo mówię, no później na pewno będziemy mieli większe samozbierające, będziemy mieli większą beczkę do rozlewania, a teraz na początku, gdy my tego pola mamy jeszcze tak mało tego wszystkiego, no to naprawdę on tutaj jak w ulał strzelił. Najbardziej co mi się z nim spodobało, oprócz tej samozbierającej, to na pewno beczka z tymi wężami do rozlewania gnojowicy. Fakt, że 3,5 tysiąca litrów, ale to jest samochód, więc szybko będziemy mogli nim jeździć, bo 52 na godzinę, więc na biogazownię chwila, moment będziemy... A ile nabierze na siebie trawy? Wiesz co? Chyba około 12 tysięcy. Także na nasze dwie samozbierające wydaje mi się, że na początek będzie naprawdę akcja w sam raz. Tym bardziej, że no my tutaj, że tak powiem, czekaliśmy na jakiś sprzęt, którym będziemy mogli sobie jeździć, bo jak sami dobrze wiecie, no my praktycznie w trójkę zawsze mieliśmy co robić, a ten czwarty, no to najczęściej te misje gdzieś były. Tutaj lepiej, że zainwestowaliśmy w ten sprzęcik, praktycznie caluśki. O, siemano. Halo. Ja tutaj kurde pod górkę się wbijałem. Więc wydaje mi się, że też nim będziemy mogli sobie ogarniać zawsze jakieś na pewno rzeczy tutaj jeszcze na tej serii. On oczywiście też ma i przyczepę. W ogóle rozrzutnik ma zwariowany, jak będziecie tam mieli chwilę i będziecie chcieli sobie zobaczyć, to sprawdźcie. Wygląda jak z tyłu by miał jakąś dmuchawę do śniegu do rozrzucania. Także no myślę, że nie wiesz dlaczego? Pieniądze, no. Bo on jest stworzony właśnie chyba na te łąki, a z tego co widziałem po trailerze, to rozrzuca tak naprawdę daleko ten obornik. Dlatego też wiesz, może gdzieś jak są górzyste te tereny czy coś, żeby on nie musiał tak wjeżdżać. No to kurczę, tutaj ciekawie. Ogólnie trochę dziwi mnie to, jak oni tutaj farming zrobił tą drogę. Nie wiem, czy ta nas zauważyłeś, jak tu jedziesz przed samym biogazownią, te ostatnie zakręty. Jest taki uskok zrobiony, że aż jestem pod wrażeniem, że farming mógł coś takiego wydać, bo powiem wam szczerze, no gdzieś wiadomo na polskiej mapie, jakby się człowiek spotkał z takim asfaltem, no to trudno, tak? Ale tutaj na oryginalnej mapie, żeby był tak dziwny uskok zrobiony, no to po prostu... To taka hopka specjalna, żeby zwolnić no nie, piratów to po prostu drogowych. Widać jakby dziwnie się ten... Ej, serio? Można trawę też od razu bezpośrednio wsypywać do tego? A ile kosztuje trawa? Jakby człowiek nie chciał się bawić. Na pewno o wiele mniej. Nie, to się nie opłaca. Po 130. No to nie na pewno się nie opłaca. Nie. Tutaj jak najbardziej będziemy sobie... Tylko tutaj też będzie trzeba zainwestować w taśmociąg raczej, nie? No, powiem ci tak. Co tobie? Co, Hordo? Kocham tą grę, co nie? Aha, jak to ma zrobione rozrzucanie do tyłu. Ogólnie ta 300 chowamy jest potrzebna. Jo? No. Ale tak mocno? A trzech ale, nie starczy? Ale cyrk tutaj był naprawdę na pełnej. Na kółkach. Ale to chyba ktoś musi przyjść i mi to zrobić, bo ja mam takiego laga, że nie mogę wyjść nawet z tego. Dobra, bardzo 300 chłopa już jedzie do was, panowie, bardzo. Weź to nas to spróbuj, bo ja nie mogę się ruszyć, co nie? Tutaj ci powiem, Bronek, tak, są fajne opcje, że jak wjedziesz samozbierającą w silos, no to możesz zbierać, a
Patrząc na ten sprzęt, który mamy, czyli ten samochodzik, on ma z tyłu samozbierającą. Wiem, wiem i tyłem wjeżdżał. Więc powiem ci, że on będzie prawdopodobnie tyłem podjeżdżał i to będzie... No dobra, a jak będziesz sypywał do tego Silo Kinga? Nie musisz, bo wystarczy, że wjedziesz na silos i on już wysypuje. Aha. Bo ja teraz przejechałem przez trigger i od razu mi pokazało, czy chcesz wyładować. No to jest spoko, niby, ale wiesz, ile tego tu będzie, nie? Wiem, także na początek ogólnie spróbujemy. Jak się da i będzie spoko, to przynajmniej będzie któryś z nas miał trochę roboty. Jeśli nie, no to wiadomo. Tutaj się zastanawiam, ale prawdopodobnie wszystko w jeden silos wrzucimy. Jeżeli oczywiście damy radę, a później podjeżdżać bez ubijania wysokiego. My radę? Ale kurczę, tutaj teraz na te małe sprzęty naprawdę bardzo fajnie te sianokosy wyglądają. Drogi naprawdę też fajne dojazdowe do tej biogazowni, bo od dwóch stron możemy sobie fajnie do niej dojechać. Jedynie tutaj ta droga zjazdowa, ta na którędy ty powiedz mi zjeżdżasz na tą naszą łączkę? Tak, tutaj ty. Na tak Skuśka pewnie. Dobra, a ty gdzie pojechałeś? A, ty już jedziesz. Już jadę, no. Dobra, ja sobie tutaj pięknie dojeżdżam. Na wagę wjechałem nawet. 2,5 tony waży. Za nas. No. Dasz mi pozbierać trochę zaraz, bo ja nawet nie widziałem jeszcze, jak biogazownia wygląda. No, możesz się przejechać, bardzo fajnie to wyzrzy. Na pewno dzisiaj jeszcze się przejedziesz. Boże, a do zbierania będzie piwnie. No wiem. Bolek, tak? Wiesz o tym, że wyjeżdżając z belkami obok tej biogazowni tak zwanej, tego, co się tam wrzuca, te belki, co nie? Silokinga, no. Tak zwanego Silokinga, to te belki same wrzucają się z przyczepy? No widzisz, a ja mordo odpiąłem pasy i przejechałem. No widziałeś, ja przecież przejechałem przez cały i nie zebrało, więc odpiąłem przyczepę właśnie zaraz za tym. Mi na przykład zebrało... Siadam. No, tak właśnie, Thanasa. Tylko dwie na razie nie może mi zebrać, nie wiem czemu. A, bo jest pełny ten. Nie, bo jest pełny chyba 50 tysięcy by miał. No, pewnie tak, jak zawsze. Także wiesz, tu luźno. Dobra, pojedziemy sobie drugą drogą, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szkoda, że nie mamy czasu na 15, bo będzie tak trochę lipa. Znaczy, powiem ci, to będzie spokojnie jeszcze przewijanie i to wszystko, więc na luzie. Dobra, to i tak na razie tutaj zostawię... Tak, te dwie belki to później się, wiesz, podrzuci tylko, jak się którymś zostałem podjedzie. To jest też to, że no, na początku serii tym samochodem możemy tak szybko jeździć, więc to też duży plus. Może on mniej troszeczkę bierze na siebie, ale mimo wszystko z transportem też nie będzie tragedii. No i tutaj żeśmy się trochę mylili z tym, że ta trawa będzie mało wydajna. Bo jak sami dobrze widzicie, no ona ani nie nawieziona chyba była i potrzebowała orki, jak się nie mylę. I wapna, także potrzebowała totalnie wszystkiego, a jak sami dobrze widzicie, my nie jesteśmy w stanie sobie nawet tutaj przejechać praktycznie. Oszukują mnie. Kawałka. Zdjąłem belki i nadal 2,5 tony waży. Ja chyba nie tu wjechałem. Beka, czyli to jest ten, waga tylko do zestawu. Aha. No bo belki się jakby nie zaliczyły w ogóle. Dobra, jeszcze raz cygnyk fuch na rondzie bokiem. Dobrze, że to nie seria chłopaki do cięcia, bo już byśmy tutaj musieli 400 chłopaj nawet zabierać. Co tu, zakaz zawracania, dobra, fajnie. No, tu jeszcze żeśmy w tej części byli. Robisz to coś w ogóle, Jezus Maria. O, szczerze wam powiem, że to na jedno by wyszło, jak tu sobie przelecieć na szybkości. Więc jak już się nie pomylę następnym razem, to myślę, że ta trasa o wiele szybciej by wyglądała. Jaka fajna opcja tutaj, pokazuje w tym naszym samochodziku. O Boże, czekaj, co to jedzie? A to fęt! Boże, myślałem, że tak się opryskiwasz na wielkich kołach, bo o Boże, co to jedzie? Bo ten tur tak dziwnie ten ciągnik zniekształcił i z tyłu, wiesz, rozłożone burty miałeś i się kurwa zastanawiam, co to jest. Opa, kurde. A teraz dokańczając to, co chciałem powiedzieć, ale tutaj też się brączek jest zrobiony. Tu już jadę, do góry zaraz będę. Że podpinając, mamy taki fajny ekranik w tym samochodziku, podpinając przyczepę pokazuje nam, że mamy podpiętą przyczepę, a na tuzie jeszcze nic nie mamy w razie W, nie? Także to też jakby nie patrząc fajna sprawa, bo pokazuje takie rzeczy, jednak jest tam jakaś interakcja z tym wszystkim. No tutaj, jakby nie patrzeć, my praktycznie łąki mało co zebraliśmy, a 60 ton, nie mogę iść. A 60 ton już na biogazowni mamy. No zastanawiam się bardzo, jak szybko zwróci nam się ta biogazownia, ale nie śmiałbym powiedzieć nawet wręcz, że to by mogło być po pierwszych zbiorach tej trawy, bo 120 tysięcy, to teraz jeżeli jest po 450, ja z matematyki byłem słaby i... by musiało być tak, 100 ton za 400... 1500, 100-900 sprzeda. Znaczy tak, za 100 ton masz 45 tysięcy, tak? Dobrze mówię, czy nie? No tak, za 100 ton. Teraz my wzięliśmy, powiedzmy, razy 3, 300 ton. No to panowie, mamy biogazownię po pierwszym na 100%. Mogę się założyć, że biogazownię my mamy zwróconą. Także, Daj elo, siemanero. Kredyt będzie spłacany.
Także myślę, że jeszcze pewnie jutra. Tak, będzie starczało nam na to, aby spłacić kredyt. No to zobaczcie, następny sezon takiej kiszonki tutaj wróży naprawdę bardzo ciekawe pieniążki. Ja ogólnie Tanas dojadę i nie dam ci za długo się pobawić w zbieranie, bo ja sobie chwilkę pojeżdżę, tak by później się... A co robisz? Zgrabiam. No to mówię, ja zrozumiałem, że nie, ja nie zgrabiam jak coś. Powiedziałeś zbieranie. A, to że w sensie ja, chodzi mi o to, że ty se pozbierasz teraz znowu. Na razie. Także jak nie gorsi tutaj... z matematyki, to mają problemy z językiem polskim. Ja nie Ubu dubu. Nie wiem, co tu się dzieje. Ubu. Prezes naszego klubu. A ty, Adam, przyjedziesz kosić tą trawę do końca, czy nie? Tak, właśnie podpinam zestaw. No to pertardinio. Dobra, ja tu też sobie wjeżdżam. Pewnie z czasem, jak ja będę tutaj ogarniał tą łączkę, to powiem wam szczerze, że zrobię tutaj jakieś wyjazdki, jeżeli gra tylko mi pozwoli. Kaj Tytanos jest. Ja tutaj z tej strony. Kaj, twoja siestra. Dobra, ja sobie tu teraz wiodę ładnie. No to tutaj już mamy wjaźnikiem, fajnie, miło. A to tak dziwnie pokazuje, że to jest opuszczone. Dobra. Hamuluj. Julia. Czekaj. Gdzie ty kurde gdzie jest? Ty mordo a tam jest? Dalej, czekaj, dobra. Nie widzę. Weź. Fenda widzę. Tanasza właśnie minąłem i prawie go potrąciłem. Na górze, dobra. Znaczy na dole. Na górze róży, na dole trzcina, nie? Dobra, kosiarki no, się wymienia. Powiem wam tak, zestaw kosiarek naprawdę petarda, jak na początek, bo żeśmy sobie praktycznie, no cały odcinek koszenia chyba tu był. Oprócz wyjazdu do sklepu i w ogóle, no to zobaczcie, jaki areł żeśmy sobie dali radę skosić. Masz ta nas, testuj, zobacz, jak ta maszyna działa, a my teraz lecimy troszeczkę więcej podziałać, że tak powiem, naszym elektrycznym sprzętem, bo szczerze wam powiem, to gdzieś tam tylko były takie poszczególne małe przejazdy, a nie było gdzieś tam większej takiej nim robotki. On tutaj przy sianokosach naprawdę tych motogodzin nabije. No jak sami dobrze widzicie, no to jest sprzęt, który tak często nie używamy, a ponad 5,5 motogodziny już jest. Też wiadomo, do niego jakieś sprzęty duże nie będą, na pewno. Ale mimo wszystko jakąś tam robotkę będzie nam tutaj robił. Ponad 100 ton na pewno do przetrząsarki zostanie przynajmniej tak, na razie. Tak, do przetrząsarki jeszcze. Będzie no też. No bo zgrabiarki raczej będzie już za mały, jak zmienimy zgrabiarkę, nie? No pewnie tak, więc tutaj przetrząsarka. I jakieś tam małe prace gdzieś tam, wiadomo, z rozsiewaczem jak najbardziej myślę, że ogarniesz. Chciałbym tutaj, żeby mi się udawało na przykład z dwóch pokosów rzucić na ten środkowy, ale widzę, że chyba tutaj nie damy rady i żeby nie robić jakichś zbędnych mijaków, po prostu sobie odpuścimy to, bo i tak, a tutaj ta później ona idzie w poprzek, ta łąka, więc i tak byśmy nie dali rady. Dzisiaj pewnie jak do końca odcinka by było koszenie, bo mamy 20 minutę. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj tą łączkę skosić. Też dobrze, że ją przeoramy, bo wprawdzie później jak patrzę, to tam dużo krzaków jest na dole. Dobry. Więc tutaj nam te krzaki znikną jak najbardziej. No i nie chcę. A co dostanę w nagrodę za skoszenie brączka? Myślę, że dożywocie, ale no bo śmiem się mylić. Chłop drep to akurat na moim pokosie. A nagrywa pewnie drona puszczo. Chorego człowieka masz kosił. Jo. No i właśnie w tym momencie cię przejechałem. Jo, po nogach. Dzięki. Jak te jeżyki. Ale nadal biegnie, to dobrze chyba, co? Adaś? A one wyglądają jak te jeżyki na solcu? O Boże. Przypomniało mi się. A dopiero co jadłem. A co smacznego, mordeczko? Dziękuję bardzo. Ale serialnie te jeżyki mi się przypomniały. I to mocno. Nie dobry jeżyk. Tak, to są takie. No dobrze, byleby nam ciągnik nie stanął, ale widzę, że podładowany, także gitara się ma. Wy go raz już ładowaliście, nie? Czy nie? Na szybko tam, pół minuty tylko. Aha, i tak on mimo wszystko dosyć szybko się ładuje. Mimo wszystko nie jest z nim tak źle. No tutaj szczerze wam powiem, jakbyśmy ogarnęli, jakby było w jedną stronę jeżdżone, no to może jakoś fartownie szerokie pokosy by były, ale może by się udało zgrabiać z 3 na 1. Może, ja nie wyobrażam sobie, co to będzie, jak ta łąka będzie nawieziona, tak, a to będzie też, jeszcze zgrabione tą dużą zgrabiarką, też nie? Chciałem to powiedzieć, że pieniądze, jakie będą później za tą biogazownię, to zobaczycie sami, że my nawet tego nie odczujemy, a dzięki temu naprawdę ta seria bardzo fajnie się rozwinie, bo ten początek był i jest, jaki jest, że czasami no naprawdę nie mamy tej pracy i musieliśmy na tych misjach sobie popylać, ale obstawiam, że teraz ta biogazownia... I teraz na misję nie będziemy mieli czasu, zobaczycie, tak, nie? I teraz to, że my tutaj sobie ogarniamy, znaczy powiem ci tak, z misjami to może być różnie, bo teraz widzisz, mamy sianokosy, to wszystko, a później będzie taki okres, że któryś z nas będzie robił sobie jakieś siewy czy coś, nie będzie trawy, nie będzie co zwozić i niestety będzie wtedy taki przestój, więc pewnie jakieś tam misyjki wiadomo, ale coraz więcej sprzętu będziemy mieli, dlatego też będziemy
Przynajmniej chcieli, żeby jak najwięcej wykonywać tych misji naszym sprzętem, jeżeli tylko będziemy oczywiście mogli. Bo na misjach tak by najlepiej to wyglądało, bo powiem wam szczerze, no dużo kasy nie zabierają, ale tak jak się dostaje te maszyny, to już tak to dziwnie wygląda, bo w życiu realnym mało kiedy można by było dostać tak sprzęt, że jedynie się do kogoś zatrudzić na daną akcję i to tak by mogło tylko Adam się zatrudził. Wyglądać. Jo, Adam się zatrudził, jo. Właśnie widzę. Jestem zatrudzony w boju. Tutaj, kurde, powiem wam, mamy taką porządną skarpę po lewej stronie, że ino wczoraj chłopaki nie obalili żadnego ciągnika, to byłem naprawdę w szoku. Za dużo obalania by było. Trzeba szyby z Francji zamówić, jak coś. Szyby z Francji. I tak z Niemczech. Jak, ej, tutaj jak to się z Niemczech widzieliście, hamowanie, jak się zarąbiście, zgrywa tego małego ciągniczka z tym, z tą potingerką. Bardzo podobne światło one mają z tyłu. Fajnie, nie zwróciłem uwagi. Fajnie to wygląda, bo ona ma LED-owe takie okrągłe, a w tym naszym też taki się zapala, jak jest podniesiony. Boże, z tyłu, to... mój, ile tu jest do zbierania trawy. Ta nas już widziała, to wrocek już śmiga. Za dużo chyba nie pojeździłeś, co? No ci powiem, że nie. I pełniutki. Boże, jak to wygląda, jak one dwa takie wariaty tam zbierają to. Ale fajnie, takie pierwsze się na kosy, mówię, kurczę, to taki klimat Boże, nam to daje. Teraz trąbi, ja myślałem, że to tak chodzi. Ale to naprawdę pasuje, na żadnej innej serii takie maszyny by nie pasowały jak tutaj, może nie? Tu na wstecym trzeba jeździć. Fajnie nie, by było. No bez przesady chyba. Jak Holmerem. Nie, on ma tak specjalnie cichut włącz. Tutaj zrobione, że ten cały podbierak. A gdzie by tam uskok widzieliście niby? No jak będziesz jechał przed tymi jeskami, ja ci poczekaj. Gdzie ty jesteś? Schumachera? Wybijte pewnie. Tutaj jak będziesz, kurczę... Dobra, mniej więcej wiem, gdzie to chyba było, to ci powiem. Będziesz widział to na pewno, bo jak jedziesz po drodze i patrzysz, to tak jakby się czanki nie załadowały dalej na drogę. Jeżeli jedziesz wciąż w środku w kabinie, nie? A dobra, widzę, to za tym mostkiem. No. Także jest tam taka wyrwa dziwna zrobiona. Uuu, tutaj chyba, kurde, będzie nam ciężko zgrabić to na jeden. I nie wiem, czy jest sens, abym ja nim tutaj jechał. Bo tu by po prostu nasza samozbierająca sobie to ogarnęła. No ale dobra, spróbujmy, zaryzykujmy. A tutaj dobra, wiem czemu, bo było koszone, ja sobie jeździłem. Oj, ja pier... Aż urwa... chyba wypadł z kabiny. Już trzeba dzwonić, zamawiać. Patrzałem na tę łąkę, co tutaj emisję robiliśmy, jak to ona ładnie wygląda. Tam niedozbierane, tam niedozbierane. A ogólnie spoko. Polecam. Można podjechać na chwilę, jakbyś tak chcieli. Jak tam, rozbierać. Rozbierać. Rozbierać, tak. Od tego, co go do. Ej, ogólnie, Adasiu, chciałbyś się wymienić? Pokosiłbym sobie troszeczkę, bo tak no też problem. Już chwilę się tutaj... Bo się troszeczkę po swoją porozcinałem, to może się dobra, tu pobój z tym. Kto da więcej? Kto da więcej? Ja też trochę się tak rozcinałem, także ludzie... Nie, bo ja po prostu nie mogę na eskach jeździć, bo Bronek fajnie tam lagi, nagrywa, więc... no. Fajny ten Bronek taki tam jest, biegający. No właśnie przejechałem go dwa razy. No to nie szkodzi, Jerzyk, no. Jerzyk. Zresztą powiem tak, Jerzyki też były dwa, tak jak dwa razy go przejechałeś, to zniknął czy nie? Unosi się. Matko Bosko, umor. Lichyńsko, Matko Bosko, Lichyńsko. Lichyńsko. To nie Lichyńsko. O, grypa, dobra, grypa. To też sobie tutaj ma, świńskie grypy. O kurna, dzio, ten tu widzę podwórkę, no tak. 2 na 10. No, no, nie powiem, właśnie sobie to. 15 na godzinę, kurde, nie pomyślałbym, że te kosiarki tak tutaj tą moc wciągną. Boże, to oczywiście, to patna, że... Słucham, słucham. O, że ja? Czekajcie, mam grane to podnoszenie. Jezus, o Jezus. Halo. Boże? Dobry. Halo? No mamy 1500 mingu. Myślałem, że to tylko u mnie. Chciałbym złożyć to. Gościć bym chciał to do premiera. Nie, faktycznie widzę, że na TS-ie spadło mi, więc. Nie, bo tam ten do tego antena tam przysyła. Od tego co go do, czy nie? Od tego. Od tego co internet przesyło chyba. Ty ta nas od tego. Na godzinę. I czym? A ile byś chciał? Nie mówisz jeszcze tym, tylko sika. 52. A ile byś chciał, żeby jeździł? Aha, tego. Ja? Tyle ja fabryka da. Ja bym to wykupił wszystkie łąki na tej mapie i zbierał tymi dwoma zestawami. No to powodzenia życzę. Od tego. Bronek już taki z brodą, ledwo już tam trzeba pogrzeb zamawiać. Odcinek 10 milionów 425 i co robimy? Zbieramy trawę. Serdecznie w kolejnym odcinku ze zbierania trawy. Co tam kosi trawę? Ja widzę cię, cześć. Siema, widzę cię. Widzisz mnie jak jadę? Nie, nie. Kukuta, widzę, no widzę. Buchle nie ma. Chyba nie, ty na ręku machasz. No tak, dobrze. Kurde, załapię czy nie załapię tej trawy? Czekajcie, wbiję GPS-a, żeby tutaj... A Jezus Maria, mijaczek malutki. O, kurde! Adaś tu normalnie praktycznie, żeby liczył.
Tam mało. Znaczy ogólnie praktycznie powinno to złapać, bo... Słucham? Tak starałem. A jak sobie ustawiałeś tą GPS-a na ile metru? Bo przy kosiarce to szczerze? Raczej, nie? Nie ustawiałem. Aha, nie ustawiałem. Tylko włączyłem normalnie GPS-a i ono mi ustawiło jakby chyba na 3 metry. I ty na 3 metrach. No. Nie masz zaczepu, jechałem. Bo do ciebie samo zbieram co z tyłu pod tyłu. Nie ma bardzo. No, ciekawe co byś zbirał. Ja piję ty go obolić w końcu. Na wstecznym teraz, żeby zbierać. Na wstecznym? On zbiera też na wstecznym, czy nie? Nie zbiera. No, widzimy, to czyli jest dobrze. Brączek zbieram. Zbieram. Wygonię cię, Brączek. Ile ty jedziesz na godzinę? Szczerze, tutaj naprawdę, no. Chyba faktycznie będę jeździł normalnie dookoła, bo też później z tą grabiarką tak będziemy musieli to zrobić. Mimo wszystko... No ja miałem problemy z jeżdżeniem po łukach, dlatego zdecydowałem się jednak przeciąć, żeby coś tam bym mógł skosić. Przesiadam, cześć, no. Cześć, cześć, tutaj są skorpy, o ja pierdzielę, nie? Kosiarka 2 metry po ziemi. Matko Bosko, wyleci, nikt się nie zobaczył. Cześć, cześć. Tego. Myślę, że jeszcze jakieś tam pieniążki jednak będziemy musieli przeznaczyć tutaj na wyrównanie tego terenu, bo myślałem, że tylko z jedno, dwa miejsca są, ale jednak troszeczkę tego więcej jest na tej mapie, aby tutaj to w miarę wyrównać. Potem ze skarpy, co się stanie? Widzę. Podjadę? Podjechałem ty. Pokażę wam później Brączek. Skarpę jedną, na razie. No. Na razie. Chłopy się ścigają. Boże, fajny jest ten ciągniczek. Zaraz odczepię przyczepę. Nie ryzykuję, nie, to naprawdę. Ty jesteś dobry chłopak, nie, ci dobry mówisz. Aby to nie mówiłeś, nie wiem. Może kiedyś. Goni mnie bucher jakiś. Chłop, jak udaje na piątce, nie? To ja się szyba z przodu otwiera. No. I tak odpadł. Nie szkodzi, żebyś nie chłopie. No, mój Jezu, ty żeś wczoraj wjechał tu na tą skarpę bucherem chyba, nie? Bo ty zgrabiałeś bucherem na swoim odcinku. No, gdzieś tam wjechał. No. To trzeba mieć naprawdę, żeby Boże, wjechać. Jak to nas zapierdziela tym głównym małym. To nie szybko w skrzynię założył. Nie. Bo ile wchodzi na to samo zbieram, są 16? 16-100. No, to tutaj o te 4 jest, ale teraz już tak. Szybciej jeździ. Też dało? Bo bucherem ile wchodzi, mapę, Brączek, teraz. Czy nie? No. Dobrze. Ale tak serio, to dało coś czy nie? Co? No ta szybka skrzynia. 9 dych. O panie. Czy czym, żeby bucherze, czy przy tamtym? Tamtym. Mi się zdaje, że 100 w zakręt była. 90 na biegazownie. A jeba. 90 na biegazownie, tak? Ja widziałem, jak padłeś 40 i się przeliczyłem. Ale która to jest skrzynia? Znaczy nie, musisz sobie włączyć po prostu ITV-kę, wyłączyć limit prędkości i sobie tam ustawić, ile chcesz jechać. Po maksa oczywiście. A gdzie są? Proszę, ktoś się ścigać. Ile masz kilometrów napisane na godzinie? W tej rubryce ustawiasz. Do samego końca, to jest Vmax. Pokażę ci 900, bierz 900, jeżeli pokażę ci 120, bierz 120. On dalej jedzie 30. A włącz w ten. TV-kę do zaznaczenia. Włączyłeś limit. Dobra, cicho. Właśnie. Dobra. Musimy się nie zdarzyć na zakręcie, Brączek, tylko. A tylko jeden wejdzie 100 w zakręt, drugi wyjdzie z zakrętu też ze 100, to... Kasacja. Chyłka będzie. Uważaj. Chyłka już jest dzwoniona na autokonie. Środ. Zaraz ciągnie mi co inne. O Boże. Nie no, elegancko. Niestety daleko tak jak ja nie widzę, co tam u chłopaków słychać. Lepiej, żebyś nie wiedział. Na pewno. Ej, a wiesz ile jest... Bucherkiem ty, Brączku, jeździsz, nie? Ej, na tym nie pokazuje ile jest tego, kiszonki na Pegazowni. Nie, pokazuje. Nie, mi nie. Mi tak. No i będę musiał pokazać. Ej, tu na końcu ktoś źle wysypał, bo tylko tawę zaliczyło. O kurwa. Na końcu? Tam jest ten drabiny. Znaczy, przy wyjeździe z Cilosu, czy co? Nie, no na końcu właśnie. Aha, to cichno trochę. I nie figure by musiał być ustawiony w takim razie. Śmierć w oczach, jak coś. A serio? Pan to tak przejechałeś mocno? Nie wiem, ja bym jeszcze upadnie ci to może być. Coś widziałem właśnie na to. A potem słyszałem twoje dyszenie to. No dobra, to i tak ty trawy będzie wam szczerze mieli. No 20 odcinków. Nie ma sensu w twoich akmencić jeszcze więcej. A weź mi spokojnie. Tu jeszcze pół kosiarki by dookoła chypnął, nie? Jak coś. No już się nie chyłką. Zawsze by było, nie grożę, grożę. Trawa do trawy i będzie biogaz. A jestem mega ciekawy, jak tutaj dostaniemy tego. Kompostu. No bo tutaj ten kompost naprawdę nas uratuje tym, że my grając na season nie będziemy go mieli tak jak normalnie zawsze mamy na normalnie od krów czy od innych zwierząt.
No. Więc tutaj mega się cieszę, że naprawdę ten kompost jest i za sekundkę jak skończymy sobie kosić, ja sobie zjadę tym. Na pewno będzie trzeba pomyśleć o jakiejś beczce do kupienia, do bożenia, bo weź jeździ tym małym na bagazownię. No, to modneka weźmiemy. Chociaż jak Thanos mu założy szybką skrzynię znowu, to ta nie jest tak źle, co nie? Stuwa zagra. Wracam jak coś. Już masz pełno? Skakać z rondo. No serio, już mam. No pełno. Moment, jedziesz jak na prostym, to jest chłop, moment. Chłop przyjechał, drugi odjeżdża. Dobra. Wymiana. Szczerze wam powiem, to jest koniec, nie ma już nic, możemy wyłączać. Ja, no już jest koniec. Gdzie jest rondo? A tu. Kosiłeś do końca? No. Szybko idzie, nie? Te kosiarki, petarda. Tak, jestem tak. Mogę jeszcze wjechać to małą. Wszystko. Dobra. Jo. Ty Bronku jesteś do bucherkiem, jo, to ty jeździsz. No. Zamienimy się? To szybko w skrzynię zostawić? A ty masz bucherku szybko? No, 80 na godzinę idzie. Dobra, ja będę popuszczał mu gazu tak na czwórce. Co tak mało? Patrzcie na mapę ale, teraz. Ale klimat, nie? Jak pięknie. Dobrze, że bajerki są, nie? Boże, poczekaj, Adam zaraz oboli chyba, to jest tu ta skarpa. Gdzie ta skarpa jest? To jest górka taka. Tu jest! Tu jest! Boże, jak wy żeś tam to wycięli, nie? O Boże, serio. Widzisz to, Adaś? Chodź. No. Przecież ja ciebie prawie nie widzę w ogóle. To jest jak mu krzyżnie. Żyje jak coś. Nie gorzy. Dobra. Trzeba pracownika to jest, to jest ta 90 stopni pod górę. Dzień dobry. Skarpa. Dobry. Dobry, dobry. Tego mijaka przez górę tu jeszcze. Dziękuję. Dobry. 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 Ty, Morda, jest tam do końca. Nie, jest tam pusty kawałek, bo tam jest do zebrania na połowę robię. Do końca wyjechać, tak? Tak? Dobra. Dobra. Ale śniegu dzisiaj nawaliło walpa. Tak. Całe góry. Ale ogólnie chyba na plusie jest, bo choinki zielone. Jadę jeszcze na puszkę do wieżka, skoczy się. Chyba ubor. Na puszkę. No, zaraz on będzie dzwonił. Nie, u nas ogólnie spoko, tylko ślizgo no. Znowu. Nie, ale tak to ujdzie. Ale to już trochę sprawie. Zniknęło. No dwa odcinki takiego zbierania, nie? Na pewno. No. Obstawia, bo to teraz jeszcze fajne, proste kawałki mamy, a później tam się kudy zacznie te malutkie. Ale ja nie my to kto. O Boże. Kajta nas jesteś. Zobaczcie na mapę. Rzeczy moje. Tyłem jedziesz? No. Jebany na wsteczny, co tego. To wygląda jakbyś pociągiem jechał. No. Dobra, Boże, widzę go, jakaś strzała tam leci. No wsteczny strzał. I to jak idzie, ty. Boże, chłop jest chory po prostu. Ja, dobrze, na razie. Ja na razie chyba kółko będzie. Ja pierdyka, jak to wygląda. Ej. Wszystko dla krów jest na ile krów? Na 50 chyba. A cię podbiło mordeczko, chyba amortyzatory do wymiany, co? Nie wiem, w którą stronę mam już jechać. Podjedź na chwilę, jakbyś mógł. Pewnie ja nie zdążę dojechać do bagażownika, to już będzie z powrotem. Ja na wstaszym jeszcze ja ci ułatwić. Nie, ja w ogóle całe szczęście mu wyłączył. Bo no teraz nie będę piątki wrzucał mu tam, bo po co? Gdzie to w ogóle jest? Co to w ogóle jest ta tutaj dźwigienka taka ta posrebrzana? Może by nie to naciskę, bo, bo wylecisz. Pozłacana, przepraszam, bo to ta, to nikiel chyba. Tego. Nikiel. Miecz. Mi się wydaje, że to jest do podkręcenia gazu właśnie, nie? Tam na stąd. Dodaj więcej gazu. Zawór od gazu tu jest i jak go do góry się szarpie, to właśnie idzie 90 na godzinę. Dobrze, skarpa, przejechałem, co? Idzie robota? A jak? Bardzo tak, dobra. Ja pierdzielę, ile tu jeszcze jest tego, nie? Chcesz się przejechać, Brączek? Nie. O, dobra, na razie. Ale w ogóle jakie fajne te budyneczki porobili na biogazie. Fajnie to wygląda, taka mała biogazownia. Dobrze. Choć nie ukrywam, tutaj aż później będzie... Przepraszam. Choć tutaj będzie to o wiele lepiej wyglądało, bo niestety na Odzera mamy tak te ogromne silosy i to wszystko, że praktycznie to, co my teraz zawozimy takim sprzętem, jaki mamy, to i tak jeszcze jest za malutki do tego wszystkiego. Tutaj on będzie w takich sam raz, bo takie ciągniki, jak tu po 300 kuli przyjadą, to będzie naprawdę stęksior. Dobra. Fajnie te wodziki. Jedziemy. O! 168 ton już. Ja pierdzielę. No to pozdro, tu 600. Jak to jeszcze nie jest... No, jeszcze jedna trzecia. Kurde, to możemy marzyć i marzyć. Dwie trzecie znaczy, jedna trzecia wydaje mi się, że mamy zebrane. Choć może i nawet nie. Bo to jest naprawdę taki kawał łąki. A pomyślcie se, ile to będzie, jak to faktycznie my to nawieziemy, nie? Nie chcę myśleć. Tu z... Dobrze, będą pieniądze. Lekko. Tylko weź to z bilociem małymi, to jest to. Jak to będzie już nie 20, tylko 40 odcinków. Jak to będzie tyle sypało, nie? Będzie jak będzie dało radę, nie? Nie, zrobimy jakąś akcję.
pomagamy sąsiadów, nie, po prostu trzeba będzie zacząć kosić łąkę i tak na przykład inni będą coś tam w polu robić, a tu cały czas wujka na sianokosach będzie napierać, nie? No tak, tak to niestety musi tutaj. Grunt ze zgrabiarka będzie większa, bo wtedy. Dobra, no, kończymy sobie, bo mamy jeszcze wariaty do nagrania od zera do farmera, na które bardzo serdecznie was do Adasia zapraszam. I od Ara do Hektara też. I też będzie na pewno. Także my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że nasz pomysł i to wszystko, jak żeśmy zrobili, wam się spodobał. Także co, do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.